Nic tak nie umila wakacji, proszę Państwa, jak lektura tygodnika do rzeczy. I w tym nieustannie pomagamy. Ktoś pracuje, by odpoczywać mógł ktoś i by na leżaku podczas odpoczynku, a może jednak w pracy, bo przecież nie wszyscy są na urlopach jednocześnie, miał strawę duchową i intelektualną. Problem, który zawsze mnie zajmował, w tym numerze jest poruszany, to problem ludzi typu George'a Sorosa. Miliarderów, którzy wykupili sobie lewicę. Konkretnie problem, jak ludzie lewicy, wśród których było przecież trochę szczerych wielbicieli sprawiedliwości społecznej, mogli uwierzyć, że ci bezduszni, pozbawieni serca, chciwi, pazerni kapitaliści wykładają miliardy na organizacje lewicowe od tak, bo po prostu nagle zakochali się w lewicowym programie i postanowili czynić dobro. Jak nie przyszło nikomu do głowy, że oni inwestują po to, żeby po prostu ten interes przejąć i w całości obrócić na swój pożytek. George Soros jest tu postacią symboliczną. Powiem od razu, w artykule Wojciecha Golonki na zadane przeze mnie pytanie nie ma odpowiedzi, ale jest za to doskonale opisany cały system, imperium Sorosa, za pomocą którego ten odgórny Lenin posługujący się, Robespierre posługujący się pieniędzmi zamiast gilotyną, czy Lenin posługujący się przelewami bankowymi zamiast strzałów w potylicę, urządza świat na modłę korzystną dla plutokracji, dla oligarchów. Bardzo polecam ten okładkowy numer. Oczywiście koresponduje w jakiś sposób z materiałem okładkowym wywiad o klęsce społeczeństwa otwartego z Patrykiem Jakiem, skoro o wywiadach, to mamy też między innymi wywiad z Ryszardem Czarnkiem, ministrem edukacji narodowej, bardzo wart przeczytania. W publicystyce Piotr Semka zajmuje się ambitnym panem Weberem, tym, który chce stawiać zaporę ogniową wokół polskiej partii rządzącej i nie dopuścić, by zaraza prawicowości rozlała się po Europie, a przy okazji jest formalnie szefem Donalda Tuska. Łukasz Warzecha wspiera, kibicuje ruchowi kierowców wypychanych z miast przez lewicowych szalonych aktywistów. Zuzanna Dąbrowska zajmuje się karierą redaktora Jaconia, który poczuł się już w prawie pouczać wszystkich jako kapłan politycznej poprawności. Co prawda naciął się, bo okazało się, że jednak pouczanie Aleksandra Kwaśniewskiego w TVN nie przechodzi i musiał przepraszać. Wszystkie artykuły godne polecenia. O swoim skromnie nie wspomnę, bo akurat trafił mi się temat samograj najsłodszy, czyli opisanie fikołków i tańców Donalda Tuska, który w ostatnim tygodniu nagle zaczął bronić Polski przed zalewem nachodźców, a zwłaszcza przed zalewem muzułmanów sprowadzanych przez PiS po to, aby wprowadzić tu stan wojenny i pozbawić nas demokracji pod pretekstem zamieszek, takich jak we Francji, potok Kaczyński. Nie wiem, czy Państwo słyszeli ten spot. Ja to wszystko Państwu opisuję. Zostało mi czasu tylko na jedno jeszcze. Lech Marzewski, bardzo ciekawy na opiniach artykuł o tym, że bardziej powinniśmy bać się Niemiec niż czegokolwiek innego w dzisiejszej geopolityce. 28 numer Tygodnika do Rzeczy, prenumerata redakcyjna albo inne formy, albo kiosk. Zapraszam serdecznie, tak czy owak, trzeba przeczytać.